Kim jesteś? Jestem prawą ręką Noxusu, Darius. A kim jesteś prywatnie? Jestem uczennicą. A jak masz na imię? Mikołaj. Dlaczego się przebrałeś? Dlaczego zacząłeś się przebierać? Strasznie mi się spodobało rok temu, jak ludzie tutaj chodzili przebrani. I cię zainspirowali? Tak. Chciałem tutaj być tak jak oni. Co tak tobie to daje, tak, że tak się wyrażę? Czy daje ci to radość, nie wiem, spełnienie jakieś, otwierasz się bardziej na ludzi? Jakim byłeś człowiekiem? Czy może zmieniło to twoje życie w jakiś sposób, to, że się przebrałeś? Na razie jeszcze nie zmieniło. Generalnie jestem otwartym człowiekiem i lubię obcować z innymi ludźmi, dlatego w sumie nie mam problemu tutaj chodzić, zdjęcia sobie robić i z nimi rozmawiać, czy dawać wywiady. A generalnie daje mi to satysfakcję tego, że ludziom się podoba to, co zrobiłem, a trochę mi, powiedzmy, pracy zajęło, więc miło takie efekty mieć pracy. Właśnie, ile ci to pracy zajęło i jak to kosztowo wygląda? Czy to jest kosztowne zajęcie, czy nie? Jakbym używał takich w miarę profesjonalniejszych przedmiotów, no to powyżej 1000 pewnie by było, ale ja używałem, powiedzmy, takich mniej profesjonalnych, zamiast pianki Ewa, takiej specjalnej ze sklepu. Miałem, powiedzmy, karimatę z pianki Ewa. Delikatnie się materiał różni, ale cenowo jest znacznie lepiej. Dlatego na przykład cały strój mnie wyniósł tak gdzieś 450 zł, chociaż z czego same materiały to 350 może, bo jeszcze takie maszyny kupowałem różne. A ile mi to zajęło? No z 4 tygodnie, powiedzmy, jakby tak z 150 roboczych godzin około, powyżej. Tak liczyłeś. I wiążesz przyszłość z tym, w sensie dalej chcesz to robić, czy tylko był jednorazowy taki wypad, że tak powiem, na IEM-a w cosplayu? Jednorazowy wypad na IEM-a, może ewentualnie za rok, jak przypakuję jakiś otwarty cosplay zrobię, czy coś, jakiś łatwiejszy, bo nie powiem, no trudno to było zrobić, ale tak to nic nie planuję z tym, tak for fun aby. Okej, okay, a jak zachęcisz, czy chcesz zachęcić w ogóle inne osoby, żeby też to robiły, co im powiesz, żeby ich zachęcić? Powiem im, że jeżeli chcą się za to brać, to muszą być przygotowani na to, że będą momenty, w których będą mieli dosyć tego cosplayu, ale jak będą mieli te momenty, to niech się ubiorą chociaż w część tych zrobionych rzeczy i od razu zobaczą, jak się sobie podobają, jak to fajnie wygląda i że zaraz wróci power do tego, ale muszą być przygotowani na to, że nie jest łatwo zrobić coś takiego. I najlepiej zacząć od najłatwiejszych jakichś cosplayów. Dobra, a na koniec grasz w LoL'a na co dzień, czy w inne gry też grasz, czy tylko w LoL'a? Gram w LoL'a, jakbym młodszy grałem w CS, ale teraz ogólnie przyszła mi na to ochota, więc głównie w LoL'a, a czasem, powiedzmy, w przerwach w Hearthstone'a. Jestem Ola, pseudonim Terla Miecha, przebrałam się za damskiego Yasuo. Okej, okay. Dlaczego akurat ta postać? Ponieważ jej bardzo nie lubię, jak jest na midzie. Nienawidzę, naprawdę. Przebierasz się za wrogów? Tak. Dlaczego tak? Żeby ich zniszczyć. Wyglądem, w sensie jak wyglądam. Okej. Okay. Co cię skłoniło do zostania cosplayerką? Czy to jest twój pierwszy cosplay, czy już wcześniej coś robiłaś? Jest to mój trzeci cosplay. Pierwszy to był Catwoman, drugi Aszka, w którym wystąpiłam wczoraj. Dzisiaj jest Yasuo, jak widać. Zajmuję się tym od roku, także takie same początki, można powiedzieć. Zajmujesz się tym od roku. Czyli jaka była poprzednia twoja impreza? PGA. PGA w Poznaniu. Się spotkaliśmy nawet chyba. O, być może, bo tam też byłem. To bardzo fajnie. No i jest, znaczy widzisz ten potencjał, chcecie się jeździć z Warszawy właśnie do Katowic, czy do Poznania, żeby to pokazywać. Jaki w tym widzisz cel? Czy to ci daje, wiesz, radość, fun? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy, dla mnie to jest taki fun, ponieważ robię to, żeby, nie wiem, wykształcić swoje umiejętności, można powiedzieć, tak, manualne. To tak rozwija, a poza tym jak przyjeżdżasz w takim stroju zrobionym przez siebie, to jest taka jakby duma, że możesz się pokazać, to nawet fajnie wygląda, ludzie chcą robić ze sobą zdjęcia, im się to podoba, podziwiają. To jest takie nawet napędzające, żeby robić następny cosplay. Czy lubisz być w centrum uwagi jako kobieta? Nie, bez przesady, ale bardziej chodzi o to, że na przykład rzeczy, które ja robię, są bardziej wtedy w centrum uwagi, bo im lepszy cosplay, tym większe otoczenie jest. No ale ty też jesteś w centrum uwagi, nie oszukujmy się, jak już jest ten cosplay. No już teraz tak. I lubisz to? Uczucie? Prawdę mówiąc, wcześniej byłam taką szarą myszką, która nie bardzo lubiła skiełk wokół siebie, a teraz już mi to tak bardzo nie przeszkadza. A za kogo się dzisiaj przebrałaś? Za LeBlanc z League of Legends. Dlaczego? Dlaczego akurat za tę postać? Ponieważ robiłam cosplay z moją przyjaciółką, a LeBlanc jest postacią, która ma swojego klona. Okej. Okay. I to wszystko? Jeszcze, to jest tylko... Znaczy, grasz na co dzień pewnie w League of Legends? Grasz tą postacią, za którą się przebrałeś, czy nie? Jak to wygląda? W sumie zaczęłam grać tą postacią bardzo dużo po tym, jak wymyśliłyśmy, żeby zrobić jej cosplay. Okej, a wcześniej? A wcześniej to... No, na mida mi się nie zdarzało chodzić. Czy to jest twój pierwszy cosplay, czy nie?
pierwszy. Dlaczego się zdecydowałaś właśnie na ten cosplay? To znaczy, czy to jakby widzisz coś w tym jakiegoś głębszego, nie wiem, masz jakieś bariery, które chcesz przełamać, robiąc taki strój, trochę wystawiając się na ludzi, tak, i pokazując trochę ciała i to, że robią ze sobą zdjęcia, czy teraz my kręcimy film, czy byłaś bardziej osobą otwartą wcześniej na kontakty z ludźmi, czy chciałaś w jakiś sposób może to przełamać? Znaczy, z cosplayem to było po prostu tak, że ostatnio jak byłyśmy na jemach, było tyle super cosplayerów, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby też się znaleźć na ich miejscu i po prostu zobaczyć, jak to jest i spróbować zrobić cosplay. Jak jest? Jest super, bardzo dużo bardzo miłych ludzi, wszyscy się bardzo ładnie uśmiechają i jest naprawdę bardzo sympatycznie, jak widać. Czyli będziesz kontynuować to i będziesz chciała robić kolejne cosplaye na innych imprezach? To jest strasznie pracochłonne i też to nie jest najtańsza zabawa, ale myślę, że jeszcze przynajmniej z jeden zrobimy. A właśnie, jeżeli chodzi o czas i koszty, to jak to wyglądało, jeśli chodzi o twój strój? Bardzo kosztownie, a jeśli chodzi o czas, to też zależy. Ja jestem w klasie maturalnej, więc po prostu rozłożyłam sobie to na długi okres czasu, żeby robić to powoli, po kawałku, no i jakoś się udało. A ile twój kostium kosztował? W tej chwili ci nie powiem, bo tak jak materiały też kolekcjonowałam tak krok po kroku, ale no z jednej strony każdy kawałek osobno jest dość tani, ale razem suma wychodzi dość spora. A jakbyś zachęciła inne osoby i czy w ogóle chcesz zachęcać inne osoby, żeby też robiły cosplaye, żeby się w to bawiły? Ogólnie bardzo polecam, bo przeżycia są naprawdę fajne i z takiej imprezy można dużo więcej wyciągnąć niż chodząc sobie w cywilu, bo się wyróżniam z tłumu. Ale żeby zrobić taki cosplay, to wydaje mi się, że trzeba mieć dużo cierpliwości, chociażby żeby szlifować taki stereodur, coś w tym stylu. A co twoi na przykład rodzice sądzą o tym całym wydarzeniu i o tym, że robisz taki cosplay? Trochę się im nie podobało to, że był bałagan w domu przez bardzo długi czas, ale w sumie stwierdzili, że to też jest jakieś hobby, w sumie śmieszne, więc czemu nie? A jak ty się czujesz, kiedy właśnie jesteś w centrum uwagi? Czy lubisz być w centrum uwagi jako kobieta? Czy daje ci to jakąś radość, jakąś zabawę, że właśnie wszyscy do ciebie podchodzą, robią sobie zdjęcia, próbują rozmawiać? No, przejście przez korytarz zajmuje 2 godziny i to może być czasem trochę męczące, ale w sumie bardzo mi się to podoba. A na co dzień też tak lubisz właśnie być w centrum uwagi? No, to zależy, ale generalnie to tak. Czyli zabawa generalnie ci się opłaca i po prostu lubisz to robić, tak? I jest pozytywne emocje. Jak ocenisz cały IEM, całą zabawę tutaj ze swojej perspektywy jako cosplayerki, ale też całościowo pewnie się troszeczkę sportem interesujesz? Jeśli chodzi o IEM, bardzo mi się podoba to, że jest już jedna taka impreza w Polsce, gdzie taka po prostu duża. No, bardzo mi się to podoba. Mam okazję spotkać się ze znajomymi, z którymi na co dzień się nie widuję, bo na przykład są rozjechani po całej Polsce. No, a poza tym też można spotkać bardzo dużo ciekawych osób, na przykład właśnie graczy, czy hostów, casterów. No i po prostu tak fajnie, to wszystko się miesza i jest bardzo przyjemnie. Czyli na co dzień się interesujesz też grami komputerowymi ogólnie i jesteś graczką w różne gry, tak? Grasz, bo nie wiem, czy wcześniej cię pytałem, ale grasz w League of Legends czasami, a w inne gry też grasz? Zdarzało się w różne gry. Trochę grałam może w jakiegoś WoWa, Smite też próbowałam zagrać, średnio mi to wychodziło. Hearthstone tak samo. Dobrze, to dziękuję tobie bardzo serdecznie i życzę powodzenia w przyszłych twoich przebraniach. Dziękuję.